w pokoju sobie music łupię. I to całkiem zdrowo łupię. Prawie na maksa, trzeba się drzeć. Ale jest głośno, jest mocno. Trzeba przyznać, że już jestem z niego bardzo zadowolony. Podoba mi się ten jego dźwięk. I sopraniki są bardzo ładne i basy są potężne, głębokie. Naprawdę tym moim małym mieszkankiem to ten głośnik zdrowo trzęsie. A teraz, tak jak mówiłem, bezpośrednio od JBL-a z taką taśmą support przyszła mi bateria. Zaraz, może jeszcze sięgnę po tą starą, znaczy starą, pod tą nową z głośnika, tą oryginalną, i porównam, czy to na pewno jest taka sama. Tutaj jest ta bateryjka wyjęta z głośnika. I na moment podeprę ten telefonik, bo muszę tą paczkę otworzyć. Przed chwilą sobie wyjrzałem na podwórko, patrzę, jakiś bus podjechał, wychodzę, patrzę, GLS. No jest, JBL, tutaj też taśma żółta support. Muszę ją rozciąć. Bąbelki i pudełeczko z baterią. No widać, jest raczej taka sama. Ale jeszcze, no fajne pudełeczko. Jeszcze ją otworzę, upewnimy się. Podłączę do głośnika, czy ona też będzie grała, no bo ta gra, jak wiadomo, ją wyjąłem, bo teraz słucham na kablu. A jeszcze niech no tą... Boże, tutaj jeszcze mamy zabezpieczenie. O. Też rozpałki do grilla. W takim woreczku mamy tą bateryjkę, no jest dokładnie ta sama, także mam dwie identyczne baterie do tego głośnika, żeby mi się nie pomyliło, to była ta wyjęta, ta jest jeszcze zimna, to jest ta, która mi teraz przyszła. Włóżmy ją do głośnika, zobaczmy, czy na pewno działa. Tak w trakcie słuchania muzyczki. No i wyjmujemy kabelek. Gra czy nie gra? Gra! Oj, wyłączył się. Kurczę, wyłączył się. O co chodzi? Źle ją włożyłem odwrotnie, czy ona jest jakaś rozładowana? Czy może jednak odwrotnie ją włożyłem? Nie, nie da się jej odwrotnie włożyć. To dlaczego ona mi się wyłączyła? Czyżby ona była całkiem rozładowana, czy o co tutaj biega? No zobaczcie, nowa bateria i nie działa. A tamta zagra, może ona jest całkiem wyładowana. No nie wziąłem tamtej z kuchni, włożę ją. Zobaczę, czy może być taka ewentualność, że ona gdzieś tam dłużej leżała i może być całkiem wyładowana. A ta oryginalna, no ta działa. Ta działa. To wyłączmy jeszcze. I jeszcze raz tą. A, bo może ona ma tu jakieś zabezpieczenie. Nie ma tu jakiegoś woreczka jeszcze, jakiegoś zabezpieczenia, czy coś takiego. Nie widzę, żeby tu coś takiego było. No to jeszcze raz. Dlaczego ta bateria nie działa? No w ogóle się nie włącza. W ogóle, kompletnie. Być może ona jest rozładowana. Także no prawdopodobnie tutaj się ładuje przez głośnik.
Także podłączę. Nie. Podłączę go na razie, niech gra na kablu i zobaczę, czy się naładuje. Jak coś, to wam dam znać w komentarzu, czy ta bateria działa na pewno, czy ona była tylko tak, że no nie działała, bo była kompletnie rozładowana. Prawdopodobnie tak było. Tutaj mamy pasek ładowania. Zresztą tutaj też gdzieś powinno się sprawdzać stan baterii. Także podejrzewam, że jak ona się naładuje, to będzie dobrze. Tylko że no niedobrze, że przyszła kompletnie rozładowana, że trzeba ją ładować, bo nawet nie mrugnęło, nic totalnie. Ale dobra, to na tyle, będę wam was informował w komentarzu, w jakim stanie jest ta bateria, czy ona się w ogóle ładuje, czy w ogóle działa, bo na razie kompletnie nic, ale przynajmniej pasuje, przynajmniej wizualnie jest identyczna, dokładnie ta sama, oryginalna bateria. Także jak ona się naładuje, to fajna sprawa mieć takie dwie, a na razie uciekam.